Hej Kolęda, Kolęda. Pod takim hasłem 14 grudnia została otwarta wystawa etnograficzna w Krynickim Muzeum Nikifora na bulwarach Dietla. Przedstawia ona miejscowe zwyczaje i obrzędy związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Wernisaż wystawy otworzył kustosz muzeum Zbigniew Wolanin. Prezentujemy piękną, barwną wystawę etnograficzną. Wystawa ta została przygotowana przez koleżanki z działu etnografii Sądeckiego Muzeum. W merytoryczny klimat wystawy wprowadziła zebranych Barbara Romańska. Dekoracją świąteczną była podłażniczka zrobiona z jedliny, albo był to czubek choinki, tylko zawieszony odwrotnie. Tak jak tutaj mamy postawioną, ta choinka wisząca u powały była czubkiem w dół zwieszona i dekoracje stanowiły, jak widzicie, malowane orzechy, jabłuszka, dekoracje z bibuły i słomy. W Wigilię wierzono także, że można było pewne rzeczy przewidzieć, jak będą wyglądały plony, jaka będzie pogoda. Wierzono też, że dziewczyny, które miały chęć wyjść za mąż, mogą wywróżyć sobie, czy w przyszłym roku uda im się to za mąż pójście. Wracając do tego stołu wigilijnego, kojarzycie Państwo, dawniej jadało się z jednej miski, jadało się drewnianymi łyżkami. Na stole pojawiały się potrawy postne. A młodzież z Krynickiej Szkoły Muzycznej wykonała znane kolędy. Wystawa będzie czynna do 3 lutego 2013 roku.